Witam serdecznie. W tym filmie pokażę, w jaki sposób możemy wykonać update firmware'u na sterowniku AX3. Mamy uruchomione środowisko DeaDesigner AX. Wybieramy opcję Tools, Firmware Update. Oczywiście musimy być na tym etapie podłączeni do sterownika. Możemy przeskanować naszą sieć. Sterownik został prawidłowo wyszukany. Teraz wybierzemy odpowiedni firmware. Ważne, aby wybrać firmware dla odpowiedniego modelu sterownika. Jeżeli nie mamy pobranego firmware'u, możemy go pobrać w tym miejscu. Ja nadpiszę firmware, który mam już pobrany. Następnie wybieramy opcję Select. W tym momencie możemy już wybrać przycisk Update. Ważne, aby na tym etapie nie rozłączać komunikacji ze sterownikiem. I firmware się update'uje. Otrzymujemy komunikat, że firmware został zaktualizowany pomyślnie. Możemy kliknąć tak i na tym etapie wykonujemy jeszcze reset zasilania samego sterownika.